Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie Starki. A to już drugi epizod z gry Lords of the Fallen. Tak więc dzisiaj zobaczymy, co będzie, bo nie ukrywam, wszystko spamtam z gry. No, można powiedzieć wprost, że już wam pokazałem. Reszta będzie równie wielką wiadomą dla was, co i dla mnie w sumie, więc no. Bez zbędnych cergieli, gadania, mordzenia, żeby nie było, nie ruszyłem kamienia, no idziemy po prostu dalej. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Jak mówię, niestety już w tym momencie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie pamiętam prawie nic. Mówię prawie, bo jest tam, powiedzmy, element czy dwa, które skojarzę i mogę wam powiedzieć szczerze, że wiem, że tak będzie. Z dawnych lat, ale poza tym to już prawie nic. O, no i właśnie, piękny backstab. Prawda, młotkiem to nie wygląda aż tak super, jak w przypadku niektórych innych broni. Dobra. O, dziwne, żeby w sumie nie zauważyłem. Ale dobra, spokojnie. To jeszcze nic nie oznacza. Jeszcze dam radę. Dobra. The three men that were known as the judges parted ways forever. Apart from their common goal, they were very different in every possible way. Three statues were built for them on the square of the judges, displaying the distinct paths they had taken. These statues hold a secret, as if it were their heart, but it is retained by the stone. Only the shard of heroes could make that heart beat, and only an unearthly force could tear it out. No właśnie. Tak mi było, wiem, jak to zrobić. Co trzeba zrobić? Dlatego też nie będę ukrywał, proszę. Jeśli to było tutaj? Tak, tutaj. Po prostu zajmiemy się tym wszystkim. The lords. They wielded power beyond our understanding. They fought fiercely and they blindly followed the God. Anyone who tried to talk to them, reason failed. The lords did not come for discussion. To serve their purpose. To lead the Rogar army against the humans. Mógłbym być trochę bezpieczny, nie ukrywam, ale... Opa. Dobra. Właśnie o tym mówiłem. Żeby nie było, ja pójdę na całość i... Nie mam zamiaru zbyt szybko zapisywać, bo lepsze łupy to też dla mnie są ważne rzeczy. Jeśli mam pokazać wam tą grę w pełni. Bo jeśli dobrze rozumiem, im dalej jesteśmy w grze, tym po prostu większe prawdopodobieństwo, że są jakieś rzeczy do zdobycia. A im więcej będziemy łazić w ten sposób, tym no, większa szansa na to, że to będę mógł pokazać. Patrzcie, mamy już wszystkie startowe zbroje w sumie. Zbrojkę łotrzyka i zbrojkę wojownika. W sumie nawet mogę wam je pokazać. Nie ukrywam, wojownik, moim zdaniem, brzydki. Okej, okay, może być w ogóle, ale jakoś tak, no nie przemawia do mnie w szczególności ta czapka. Ale okej, okay. No i na koniec łotrzyk. Tutaj, no nie będę ukrywał, zbrojka, nie wiem czemu się kojarzy z, w sumie, najlepszą zbroją z Dragon Age Inquisition, jeśli właśnie gramy, bodajże to był właśnie też łotrzykiem. Ale żeby nie było to z dwójki, Dragon Age Inquisition, z Dragon Age 2. Jezu, jeszcze plączę we wszystkim. Dobra, ale mniejsza z tym. Wracamy do ubranka kapłańskiego i idziemy zająć się różnymi sprawami. Dobra, jest tutaj wróg. Ale to nie on będzie tu, powiedzmy, główną sprawą naszą. Główna sprawa będzie inna zaraz. We can't stand against such forces much longer. We must find a place to hide. A place with walls and soldiers, mighty Antanas. We will be on our way. Please prepare for a few dozen refugees. Kostrum mnicha. Bo szczerze nie kojarzyłem tej broni. Ale aż musiałem zobaczyć. Bo może to być coś naprawdę ciekawego. Jakaś znajdźka. Mała runa. Okej, okay, dobra. Kostrum mnicha. Ma mniej energii. Bije więcej. Jest znacznie szybszy. Okej.
fajne! Fajny kijek. Dziwne, że jakoś do tej pory go jeszcze nie spotkałem, ale fajny. Nawet wręcz nie da się nim fajnie walczyć. Nieźle, nieźle. Dobra, bierę. Fajny kijek. To właśnie od czego się skaluje. Zwinność, okej. Nie, może się powtarzam w ogóle, ale fajne. Takich właśnie rzeczy ja lubię. Fajne, ciekawe bronie, które bardziej stawiam na szybkość niż na siłę swoją. Ale dobra, zanim coś, to musimy trochę powrócić. Bo czeka nas właśnie tutaj znajdowanie jednej znajdźki, która będzie wcześniej czy później potrzebna i to bardzo. Chcę wam pokazać wszystko, ale nie ukrywając, nie będzie to jakoś nie wiadomo jak bardzo potrzebne. Może tylko, że muszę sobie przypomnieć, gdzie w ogóle tą znajdźkę się odkrywało, że tak nazwę. Wiem, że to było gdzieś tutaj, ale gdzie to właśnie, niestety wam nie powiem. Że to było gdzieś w tym miejscu? Ja chyba to gdzieś musiało tu być. A no tak, zapomniałem jeszcze o tym. Portale. Po pokonaniu w sumie, nie wiem czy każdego, ale na pewno po pokonaniu niektórych bossów właśnie pokazują się takie portale, w których są skrzynie ze skarbami dla nas. Tutaj jak widać już podchodzi z większym szacunkiem do skrzyni i ją otwiera normalnie. Wierny uczeń i pusta butelka. Nie wiem czym jest ten wierny uczeń do końca, ale dobra. Koniec, tarcza magnetyczna się będzie migdałowa, no i okrót jedności ducha i parę innych rzeczy. Zobaczmy czym jest ta tarcza. Ten sam typ, tylko widać, że skuteczniejsza, a jednocześnie dużo bardziej ciężka. A, wymaga 14 sił, co oznacza, że w sumie za bardzo nie możemy z niej korzystać. Z tego muszę sprawdzić coś jedną rzeczy. Mhm. Okej. To można walczyć w ten sposób. Teraz pokażę w jakiś sposób, żeby robić szarże z tarczą, ale teraz nie wiem jaki. Wiem, że będzie to zaraz potrzebne, bo widziałem po prostu pękniętą ścianę. Ale ja nie po to tutaj. A właśnie wrogowie mogli się odrodzić dzięki temu. O, jak też się stało. Teraz swoją drogą może pokażę ciosa w plec. No może się uda nawet ciosa w plec pokazać. Tym kilkiem. Tylko w ogóle pytanie brzmi, czy nie można zrobić ciosa w plec. Dobra, zaraz się przekonamy. I... O! Okej. Dobra, można, ale skąd się tam wziął prąd? W sumie nie wiem. A i właśnie póki co jeszcze ściągnę tarczkę, bo i tak raczej z niej korzystać nie będę. Dobra. Gdyby jeszcze postać wykonywała moje polecenia szybciej niż rok po tym, jak je wydam, to byłoby fajnie. Nie. No nie wierzę. Pokonam bossa, dałem się pokonać czemuś takiemu. I cały mnożnik przepadł. Dobra, gdzie jesteśmy? My tutaj. Więc póki jeszcze jesteśmy, to wezmę to. Tu jest coś takiego jak integralność tych expów, już tak nazwę. Gdzie jeśli za bardzo to spadnie, to w sumie no tracimy. 8% można stracić expy, które tam były w tym wszystkim. Okej. No niestety, stracimy całego mnożnika. A szkoda. Ale nie zmienia to faktu, że kij jest fajny. Pytanie brzmi, gdzie było to miejsce, o którym w sumie mówiłem. Wiem, że to było gdzieś tutaj. No ale gdzie dokładnie, to właśnie wam już nie powiem. W sumie nawet nie wiem, po co tutaj złażę.
Chociaż w sumie, dobra, tylko jak kłamuję, nie wiem. Przecież to oczywiste, żeby mnożnik sobie podbić. Bo każdy pokonany wróg to coraz bliżej wyższych mnożników, a ja... No, w sumie chciałbym jak najwyższe. Co my tu mamy? O kurczę, energetyczny, okej. Może jeszcze się przyda kiedyś. Dobra. Tutaj znowu zrobimy zaraz ciosa w plec. Tym razem z ciekawej perspektywy w ogóle. No wszystko fajne i tak dalej, tylko nie rozumiem skąd się bierze ten prąd na kiju w sumie. Mam nadzieję, że to wygląda lepiej niż na podglądzie. Ten podgląd jest strasznie ciemny. Nie ukrywam, na pewno to wygląda bardziej klimatycznie niż to co mam na ekranie. Z tego względu, no ale dobra. Jeszcze ten tutaj przyjemniaczek został. Dobra. Wiecie co, w sumie takie chodzenie tutaj, bicie w kółko tych wrogów raczej nic nie da, więc pozwólcie mi, że w sumie poszukam. Wiecie co, jak zwykle byłem totalnym jełopem, idiotą, jaki jeszcze inaczej można mnie nazwać. To było widoczne, ale jednocześnie ja nie zwróciłem tu uwagi, chociaż w sumie to jest takie ukryte, że mało kto zwrócił na to uwagę. Chociaż ciekawe, ja już tu kiedyś byłem. Tylko no, trzeba jeszcze właśnie trafić ze skokiem. Tym to już trochę gorzej. Dobra. Więc jeszcze raz. No. Widzicie gościa. Ten gościu, tak zwany Harken, po prostu nie chce ze mną współpracować. A ja mu dałem takiego ładnego patyka do bicia. No. Widzicie co. Ja chciałem wam pokazać dzisiaj tyle nowości. Wygląda na to, że nic nie pokaże przez tego gościa. Dobra, mniejsza z tym. Klej miksturę. I jeszcze raz. Dobra. Czy się udało? Chyba. Dobra. Mamy właśnie okrót jedności ducha. U. Fajna pułapka. Fajna pułapka, nie przeczę. Były zabarykadowane w inny sposób, użyliśmy klucz i magiczny sposób barykada znikła. No ale dobra, to jest właśnie to, po co przybyliśmy. Okrug bohaterów. Pokażę wam jeszcze co w sumie w zakładce. Ładne, prawda? Żeby nie było zbyt szybko jeszcze. No może się nie dowiedzie od razu czy coś. No, póki co oczywiście nie będę pokazywał więcej, bo nie ma co. I teraz w sumie jedyne co mi zostało to choć przedstawić wam inne części tej lokacji, tego co ona sobie prezentuje. Robić ciosy w plecy oczywiście. Tylko co wezmę tarczę, bo jak mówiłem, chcę sprawdzić, czy tym rodzajem da się przebić ścianę. Po czym wychodzimy, następna lokacja oczywiście. No, a potem się zobaczy co dalej. Dobra. A więc tak, tu są oni oczywiście. Znowu mi coś wypadło, serio? Przesady. Czemu ja tak ciągle ginę? Może przy okazji jeszcze ta nie do końca udana bitwa przypomniała mi o czymś, że mam w sumie coś do znalezienia. Przyspiesz regenerację many czy coś? Dobra, mniejsza z tym. No, to ogólnie mówiąc tutaj jakoś trzeba po prostu zrobić dożenie tarczą w ścianę, ale no nie wiem czy tym zanim da radę. Więc tutaj wrócimy, jak będę miał jakąś większą tarczę. No, obecnie naprawdę nie wiem, czy jest sposób, jak się tym czymś zająć.
prostu widzicie, no nie mam pomysłu. Jeśli ktoś z was oczywiście wie, czy tą tarczą się da, poprosiłbym za informację. Akurat to pamiętam, że tam jest przejście ukryte, tylko no. Póki co nie mogę ruszyć, a szkoda. Dobra. W tym wypadku została tu jeszcze dwójka tych wrogów. Oczywiście dałem się uderzyć, bo jakby inaczej. O, jakiś przedmiot znowu. Runa. Nie będę ukrywał, nie znalazłem jeszcze zastosowania dla run. Ale może to się zmienić wraz z no, biegiem czasu. A póki co, okej. No, nareszcie wchodzimy przy okazji też na zewnątrz. I dobra, zobaczymy jak to na podglądzie. FPS-y nie spadają. Ale to się dziwi, to jest gra bądź w zamkniętym świecie. Nie to co jakieś tam Skyrim, które mają całkowicie otwartą strukturę świata. Dobra. Po prostu bijemy. Bijemy wrogów, zwiedzamy. I w ogóle. Stary kolega, jak widzicie. No dawaj, pokaż tam, co potrafi tam. Oczywiście, gdybym uniknął, uniknąłbym teraz tej sporej masy obrażeń. Ale nie, ja jestem ponadto, jak zwykle. Dobra, mam tu jeszcze kolejnego. W tym postaram się być jednak trochę ostrożniejszy. No dobra, pokaż to. Ja, ostrożniejsza zrobię ten sam błąd. A nawet większy. Dobra, mniejsza o co. Ja się nie nadaję po prostu do optymalnego podejścia do rozgrywek. Wielki typ mordera? Co to jest? Nie mamy sił na niego. Ale okej. Żeby było, sposób machania jest zgodny z oryginałem, nawet jeśli nie mam statystyk, co jest moim zdaniem fajne. Okej. Nie ukrywam, nie przekonuje mnie jakoś szczególnie. Też może jest nawet dobra broń. Ale no, ja póki co mam swojego patyka i w sumie mi to wystarczy. Nie ukrywam, wolę tego patyka w jednej ręce trzymać niż w dwóch. Tak ten sposób machania bardziej mi się podoba. I wydaje mi się, że ma coś trochę większy zasięg, ale akurat może być moje. Widzimy się. O. Tak, ci goście. To dosyć problematyczni. Z moich doświadczeń dawnych, ale dziwo mnie żaden nie trafił. Ani razu. Dobra. Znowu zapoczątkowana Maworna? Zacznij dużo coś zdobywam. Dobra. W takim wypadku w sumie. Ja mogę otwierać tą bramę. Dobra, tylko gdzie jest otwór? Otwórny, chciałem powiedzieć, że powiem, to nie jest jedyny. No ale dobra. Chyba, że nie zauważyłem wcześniej. I w sumie akurat jeszcze tego gościa pamiętam, to będzie dosyć ciekawa sprawa z nim, jeśli się nie mylę. No i dobrze kojarzyłem, że tutaj będą dwa otworniki, jak teraz zobaczyłem. Czy w sumie nie kojarzyłem, czy tylko spekulowałem. Dobra. I kolejny wajcha, zwany przez mnie otwornikiem, nie wiem czemu. Ja naprawdę jakiś dziwny mam dzisiaj słowotwórstwo. Dobra. A tu idziemy. Akurat spotkania z tym gościem pamiętam. You help me. What happened to your hand? Spider venom. It burns like Adir himself touched it. Rip the wound and suck the poison out. Too late. It already spread. There's only one way to suck the venom. Separate the poisoned limb from the body. You want me to cut my arm off? You're a madman. You'll see the judges soon then. I can't. I won't. It's in your hands. No i właśnie. Ja powiem szczerze, zrobię co
Szkoda mi dziadka, jeśli miałby stracić rękę i przestał umrzeć. Chociaż... Nie wiem, czy on bez ręki sobie poradzi. Ale no, jak mówiłem, prawdopodobnie mu ją odetnę. Ale to za chwilę, bo teraz znowu nie wołają domownicy. Dobra, powróciłem, no i jak mówiłem, teraz możemy przejść dalej do odcinania ręki. Swoją drogą, patrzę, mam skądś jakąś magicznie siekierkę. Alright. On your head be it. Zabił to dosyć bolesny sposób i taki niepotrzebnie moim zdaniem widowiskowy. Thank you. I owe my life to you, stranger. Wait. You're not one of the monastics. The markings on your face. A gift from the court. A reminder of my sins. Please, put the axe down now. Dobra. You need someone to patch you up. You won't hold long in this state. I am the healer monk here. And yes, I see the irony of the situation. You must have supplies. I do. They're in the laboratory, but the place is full of Rogar beasts. It's no use. I won't make it there in this condition. No to w takim razie musimy mu oddać miksturę. Here, take this one. No. Nasz główny cel, jak widzicie, jest dalej bez zmian. Ale zanim dalej pójdziemy, zajmiemy się na spokojnie zwiedzaniem tego miejsca. I nie, żeby nie było na tym, zakończymy dzisiejszą przygodę. Nas właśnie zwiedzanie tej piwnicy. Bo z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że dalej jest aż za dużo akcji, żeby to po prostu upchać w jednym odcinku. W szczególności jeśli jesteście jak ja i chcecie, powiedzmy, wszystko trzymać do pół godziny max. Gorąca krew. Jeśli zestaw lekki, nawet nie kojarzyłem. Nawet fajny, nie będę ukrywał. I nawet, patrzcie, nawet lepszy niż to co mamy. Lżejsze, skuteczniejsze. No tutaj mamy 12 i same dwójkę, tutaj... To jest 11, 2, 2, 2 i 5. Nie będę ukrywał, jeśli to ma oferować ogólnie lepsze. Przy niższej wadze, co skorzystam. Ale dobra, tutaj na razie zostawię jeszcze ten hełm. Już. Dobra. Nie, no na razie i tak. Obrona fizyczna głównie jest mi potrzebna, więc nie będziemy zmieniać ubrania. Będzie jeszcze jakieś znajdźki, czy już niekoniecznie? Ano niekoniecznie, ale są potwory. Oczywiście. I zejście głębiej. Jednak ja najpierw bym się zajął potworami. Potem zejściem głębiej, ewentualnie. Dobra, jedno uderzenie, ale przynajmniej udało mi się... No. Przynajmniej udało mi się go pokonać. I... Jesteśmy po drugiej stronie, tak swoją drogą. Przy okazji mam tutaj mnicha jakiegoś. Tylko że on ma maskę. There are demons infesting the whole of this place. Flee if you wish to live. Everyone took refuge in the citadel. Antanas, our leader, gave oath that he would mark the way to the remaining entrance. But I can't follow the signs when the whole place is teemed by those monsters. I'm trapped. I'll keep an eye on the markings. Listen carefully. This trinket will help you discover Antanas' markings. There are three signs I know of. Please find them. Return to me as soon as you locate the signs Antanas left for us. If you help me, I'll give you something of interest in return. Quest. Nie wiem szczerze, co daje, ale... No, ja to i tak zrobię. Jak mówię, mam tutaj teraz przejście z powrotem. Ale zanim to mówiłem, chcę dokładniej zwiedzić piwnicę, więc... Miejmy nadzieję tylko, że tutaj teraz nie będzie się roiło od jakichś potworów, które mnie zabiją w sekundę czy coś. Dobra. No to idziemy. Thank you.
Dobra. Czyli w sumie wygląda na to, że to już prowadzi dalej. Tak więc, wiecie co, i tak mamy już 25 minut, tak więc ja wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się. Hej, hej.